Witajcie moi kochani w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj tutaj przy kajaczku morskim będziemy rozmawiać o ciuchach morskiej ekipy, czyli dla wszystkich miłośników wędkarstwa morskiego. Zanim przejdziemy do szczegółów, gdzie opowiem wam jak te ciuchy wyglądają w praktyce, zobaczcie, przychodzi to nam wszystko kurierem w takiej oto paczce. Ja domówiłem jeszcze czapeczkę, którą sobie za chwilę otworzymy, i komin, także będziemy dzisiaj oglądać prawie że całą kolekcję morskich ciuchów, prawdziwie morskich ciuchów. Zaczynamy od krótkiego rękawka. To jest moja ulubiona część garderoby, nie na lato. Jak jest naprawdę duża parówa, jak słońce bardzo świeci mocno, to wtedy wolę jednak długi rękaw, żeby nie mieć zjaranych rąk. O tym powiem za chwilę, natomiast zobaczcie, jak ten krótki rękawek świetnie wygląda. Mamy oczywiście na piersi, na sercu nasze godło państwowe. Z boku mamy po drugiej stronie nasz herb, ten morskiej ekipy, ten nieodchudzony, ten prawdziwy, ten duży. Pozdrowienia dla Arka, Kubale, Stucholanet i żonki, którzy wywalczyli to, żeby ten herb się pojawił w tym miejscu, właśnie w tej odsłonie. Na jednym ramieniu, zobaczcie, mamy naszą flagę Polski, a na drugiej właśnie odchudzony herb. I ten herb stuningowany mamy też na plecach. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. U góry mamy flagę, a na dole super zbajerowany herb. No i specjalne pozdrowienia dla Mirka Goli. Na dole również mamy belonę. Tak, na początku zapomniałem belonę dodać, ale ponieważ to są ciuchy typowo morskie dla wszystkich morskich maniaków, obojętnie z jakiego klubu jesteście, to tu muszą być wszystkie rybki, które mamy w Morzu Bałtyckim, więc mamy belonę, mamy węgorza, mamy, zobaczcie, dorsza, mamy flądrę, mamy śledzia też, ale mamy też bolenia, mamy troć, także te ciuchy wyglądają naprawdę zarąbiście, a do tego wszystkiego są bardzo fajnie, zobaczcie, wykończone, także myślę, że będziecie zadowoleni z tej jakości. To jest bluza Władek Team, którą używam, no myślę, z 3-4 lata na pewno, zupełnie nie zmechacona. Kolory cały czas są żywe, pomimo tego, że to jest wielokrotnie prane, więc postanowiłem właśnie te nasze ciuchy zamawiać u tego samego dostawcy z tego względu, że te ciuchy się po prostu nie niszczą. Krótki rękawek ma taki bardzo delikatny, lekki materiał. On jest fajny, ale jak mocno świeci słońce, mówiłem wam już, że wolę bluzę zawodniczą, ponieważ ona ma długie rękawy, one są oczywiście świetnie wykończone. Na przykład jak pływam sobie kajakiem, to nie mam poparzonych rąk. Tak wygląda bluza zawodnicza, czyli bluza z długim rękawem, ulubiona moja bluza na kajak, bo ona jest z jednej strony lekka, ale materiał jest nieco grubszy niż krótki rękawek, a z drugiej strony ma, zobaczcie, długie rękawy. Mamy wędkarstwo morskie z jednej strony, a z drugiej strony mamy nasze herb, no i oczywiście flagę Polski. Delikatnie widzicie, że to się różni od naszego krótkiego rękawka, no bo na krótkim rękawku nie zmieścilibyśmy tego wszystkiego, dlatego na krótkim rękawku mieliśmy herb, a z drugiej strony flagę, a tutaj mamy jeszcze fajny napis wędkarstwo morskie. Ta bluza jest wykończona bardzo, ale to bardzo ładnie. Mamy te mankiety, tak jak powiedziałem, jest delikatnie cieplejsza, natomiast w dalszym ciągu ona sprawdza się w bardzo ciepłe dni, także możemy ją używać w porcie, na kajaku, będziecie na narażeni na duże słońce, śmiało ubierajcie tą bluzę, bo nie będziecie poparzeni od słońca. Ok, jesteśmy w porcie, zrobiło się nieco zimniej i tutaj z pomocą przychodzi nam bluza morskiej ekipy. Bluzę możemy sobie zamówić z zamkiem bądź też bez, natomiast wszystkie z tego co widziałem mają kaptur. Jeżeli chodzi o nadruki, to mamy te same co na bluzie zawodniczej, ale no tutaj ona już jest cieplutka. Można dodatkowo u producenta domówić jeszcze kieszenie, jeżeli mamy taką potrzebę. W tyłu mamy grafikę identyczną jak na bluzie zawodniczej, więc to wszystko wygląda wyśmienicie. Jak ubiorę sobie kaptur, wygląda to następująco, także naprawdę fajna sprawa. Jak zaczyna być zimno, zaczyna wiać wiatr, rewelacyjnie sprawdza się właśnie tego typu bluza i ona jest zrobiona też z tych przędzy nowoczesnych, więc mamy wszystko mega sportowe. W ofercie producenta mamy też taką kamizelkę, czyli taką jakby bluzę, ale bez rękawów. Oczywiście część ludzi pewnie powie, że to jest zdecydowanie lepsze, bo jeżeli użyjemy bluzy zawodniczej, tej, którą miałem przed chwilą, mam tutaj ją teraz pod spodem, no i na wierzchu bierzemy sobie tą kamizelkę, to lepiej nam będzie spinningować. Te tutaj wszystkie materiały nie będą nas aż tak blokować, więc to jest może i dobra sprawa. Natomiast przejdźmy jeszcze do tej paczki, którą dostałem dosłownie przed chwilką. Mamy tutaj dwie paczuszki, właśnie tak to przychodzi zapakowane. Rewelacyjny komin, zaraz go ubiorę, zobaczymy jak to wygląda. I czapeczka. Tak to wygląda w realu. Mamy czapeczkę,
świetna, cieplutka, spełnia wymagania, jest praktyczna, na pewno będzie sporo ludzi, którym przypadnie do gustu, natomiast dla mnie super rozwiązaniem jest ten komin. Komin używam normalnie zamiast szalika. Jest lekki, nie przepuszcza takiego, wiecie, zmasowanego wiatru, jeżeli on jest w ten sposób zrobiony, natomiast możemy go umieścić tak. Jeżeli wybieramy się gdzieś, wiecie, w tropiki, znacie to, mamy dużo meszków, jakiegoś dziwnego robactwa, które lata, rewelacyjnie się sprawdza. Na koniec warto powiedzieć, że te ciuchy powstały dzięki morskiej ekipie, która spotykała się co niedzielę na debacie, debatując, jaką rybę dorzucić, jak te ciuchy powinny wyglądać. No i dzięki, chłopaki i dziewczyny, żeście podpowiedzieli. Podpowiedzieliście mi masę różnych rzeczy, na przykład to, żeby one były jasne, żeby można było w lecie chodzić, żebyśmy się w tym nie gotowali. Następna rzecz jest, żeby były takie specjalistyczne ciapki po to, żeby te ciuchy, jak będziemy trzymać rybę, wyślizgnie nam się, gdzieś tutaj się nam dotknie, to żeby nie było widać na pierwszy rzut oka, że te ciuchy są po prostu brudne. Co nie oznacza, że jesteśmy brudasami, także zamawiajcie te ciuchy, linki macie w opisie. Pamiętajcie tylko, że ta firma, w której to zamawiamy, to jest rodzinna firma, mała firma, więc te terminy mogą być długie, więc może się zdarzyć coś takiego, że jeżeli chcecie ten ciuch dla swojego syna, męża, i kogo tam jeszcze macie na święta, to pamiętajcie, że trzeba zamówić to oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Piszecie maila, dostajecie odpowiedź, na kiedy to mniej więcej będzie. Podajecie wszystkie dane i świetnie wyglądacie. Do zobaczenia. Cześć!